Jest godzina 7:45. Do studia wchodzi Jan Pospieszalski, czy z Częstochowy jest Jan Pospieszalski, ale czy jesteś kibicem? Byłem kibicem Raków Częstochowa. Zdejmuję szalik, Jan Pospieszalski, spokojnie. W tej chwili jestem kibicem kibiców, dlatego że w wielu naszych programach zastanawialiśmy, witam serdecznie, ściskam panowie, dżentelmena, w wielu naszych programach poruszaliśmy fenomen takiego ożywienia patriotyczno-religijnego wśród kibiców. To zupełnie jakaś niespotykana rzecz. Jeżeli dzieją się cuda na świecie, no to to środowisko, które kojarzy się raczej z niewyszukanym słownictwem, nadużywaniem napojów alkoholowych i tak dalej. Nagle się okazuje, że tatuuje sobie Matkę Najświętszą na plecach, modli się na różańcu, jeździ na pielgrzymki, chodzi z kotwicą albo tatuuje sobie znak Polski walczącej. Na stadionach robią nieprawdopodobne oprawy. Bóg, honor, ojczyzna jest naturalnym ich zawołaniem i uważam, że to jest absolutnie fenomen, który nie doczekał się socjologicznego i jakiegoś wytłumaczenia i moim zdaniem to ciągle jeszcze przed nami. Obserwowanie tego zjawiska i zastanawia się, czy jakaś refleksja na ten temat. Są zmiany w telewizji publicznej. Za mniej więcej półtorej godziny nowy prezes telewizji Jacek Kurski obejmie swoje stanowisko, będzie dowodził największym medium w Polsce. To też być może będzie okazja do tego, żeby pokazać zarówno pielgrzymkę kibiców, która zacznie się, będzie jutro na Jasnej Górze, jak i kiedyś w kwietniu jest wielki zjazd rajdu katyńskiego, motocyklistów. Też telewizja publiczna rzadko pokazywała, a jak pokazywała, to tylko migawki, że są motory, a nie mówiła i nie opowiadała o istocie zdarzenia, bo tam jest, to zdarzenie jest istotne i duchowe. To jest jakiś fenomen, 30 tysięcy ludzi klęczących w tych kaskach, jak rycerstwo, na kolanach, klęcząc na jednym kolanie, na drugim trzymają te kaski, jak rycerze pod Grunwaldem, przyjmują Eucharystię, modlą się modlitwą pańską, to jest coś absolutnie wyjątkowego. Mnie się wydaje, że to myśmy wytworzyli jakiś taki zupełnie nieprawdopodobny rodzaj postawy wobec Jezusa Chrystusa, wobec wiary, że środowiska, które na świecie, tak jak ci motocykliści, Hell Angels, przecież oni byli nazywani aniołowie piekieł, to byli zadymiarze, to były gangsterskie grupy, które na motocyklach, potężnych motocyklach wjeżdżały do miast, terroryzowały miasta, i tak dalej. A tutaj nagle, niby w tym samym opakowaniu, też te ciężkie motory, te hełmy, prawda, te skórzane kurtki, ćwiekami nabijane torby czy ubrania, i oni wjeżdżają i modlą się, przyjmują Najświętszy Sakrament. No to jest coś niesamowitego. Piotr Szymanowski pozostał w studio. To jest coś takiego, że oczywiście fenomen w Polsce, tylko w Polsce, ale już za sprawą, cały czas tu podkreślam, księdza Jarosława Wąsowicza, bez którego to by się nie obyło, bo samym pomysłodawcą pielgrzymki był Dufo, Tadeusz Dufek, wspaniały kibic Lechii Gdańsk i jednocześnie bojownik Federacji Młodzieży Walczącej, a później Solidarności. Ale wracając do fenomenu, w tym roku na Jasnej Górze będziemy gościć kibiców z Węgier i na razie tak nieformalnie, ale przewidujemy, że na rok 2018 pielgrzymka będzie międzynarodowa. No to super, ale to też zastanówmy się, czy nie interesuje, czy zastanawiał się pan na przykład nad faktem, że w momencie, kiedy był proces kibiców Śląska-Wrocław za tak zwane zniesławienie czy zakłócenie wykładu funkcjonariusza stalinowskiego Baumana, to kto przyszedł pierwszy z pomocą? Krucjata Różańcowa. Oczywiście. Krucjata Różańcowa robi pikiety, Krucjata Różańcowa stoi i się modli na Różańcu. Przyjeżdżają tysiące ludzi z całej Polski, może nie tysiące, ale na pewno setki, ale cała manifestacja była ponad, no, wielotysięczna i modląc się na Różańcu wstawiają się za niesłusznie, niesprawiedliwie sądzonymi przez polskie sądy III RP młodymi ludźmi, którzy mieli odwagę upomnieć się o elementarną przyzwoitość i prawdę. O to, że zbrodniarz komunistyczny nie może być autorytetem na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tym samym uniwersytecie, na którym nie wpuszczono 3 lata temu Piotra
Rasemki. Dokładnie. Za to, że rzekomo Michalkiewicza, tak. Za to, że głoszą nieprawomyślne poglądy. No. Wczoraj w programie Jana Pospieszalskiego w telewizji publicznej była dyskusja na temat mediów. Myślę, że po tej zmianie, która teraz nastąpi, ci, którzy czerpią wiedzę z telewizji publicznej, zdziwią się opowieścią o tym, jak Polska wygląda. No chciałem ci, Krzysztof, podziękować za tą puentę, za to twoje podsumowanie, bo rzeczywiście Polska jest nieopowiedziana. Polska jest nieopowiedzianą rzeczywistością, nieopowiedzianą przestrzenią. Ja przypominam sobie, jak podczas którejś z miesięcznic smoleńskich podeszła do mnie kobieta i mówi: Panie Janku, dlaczego żeście nie byli w 2010 roku na dworcu we Włoszczowej, na peronie we Włoszczowej? Ja mówię: o co chodzi? Po co pani Włoszczowa? Panie Janku, cały peron w kwiatach i zniczach i zdjęcie Przemka Gosiewskiego. No. Czy to jest coś, no, czy inaczej, czy nie jest to spektakularny widok dla kamery, dla reporterskiego obiektywu, tak? Peron kolejowy usłany kwiatami i zniczami i wśród nich zdjęcie polityka, który sprawił, że ten peron ożył, tak? Że po wielu latach później ekonomiści mówią, to była najlepsza inwestycja PKP w ostatnich latach, tak? No. Ludzie, znaczy nasz kraj jest tak niesamowity i tak tyle rzeczy dzieje się nieprawdopodobnych poza kamerami głównych mediów, to że rzeczywiście to jest wielka nadzieja, tak, że ta telewizja będzie miała odrobinę inną przynajmniej wrażliwość, że będzie miała większą czujność i większą jakby spostrzegawczość na tego rodzaju rzeczy, właśnie jak pielgrzymka kibiców, właśnie jak pikieta krucjaty różańcowej, właśnie jak chociażby tego rodzaju zjawiska, o których przed chwilą mówiłem, ale nawet taka prosta rzecz. No, wczoraj też nie zdążyłem przytoczyć tego przykładu. Media publiczne w ogóle nie zauważały jednej z najfantastyczniejszych inicjatyw społecznych, jakie powstały w naszym kraju, mianowicie proces sześciolatków. To, że rodzice przez wiele lat zbierali podpisy i dopiero w momencie, kiedy złożyli ustawę w Sejmie, to dopiero wtedy mieli wstęp do mediów mainstreamu. Jedyną anteną, gdzie mogli pokazywać się, to była antena Radia Maria i nasz program i Łamy Gościa Niedzielnego. Niesamowite inicjatywa, 1,5 miliona młodych Polek i Polaków, którzy w trosce o własne dzieci organizują się, zawiązują jakiś ruch. Nieskromnie dodajmy do tego poranek wnet, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą będziemy musieli udowodnić. Co to znaczy słowo niezależność dziennikarska? Znaczy pokazać, bo główny zarzut pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy zmieniają, że to będzie telewizja zależna od polityki. Czy jakiś polityk może na tobie wymusić stanowisko? Czy znasz takiego polityka? Do tej pory to się nie udawało i chwała Bogu, ani na mnie, ani na Pawle Nowackim, z którym pracuję od wielu lat i który jest dla mnie wzorem właśnie dziennikarskiej niezależności, uczciwości, takiego sumienia dziennikarskiego. Natomiast mnie się wydaje, że właśnie no, to będzie też sprawdzian dla tych wszystkich ludzi, którzy dziś być może za sprawą dzisiejszej zmiany będą mogli wejść do mediów publicznych i tam realizować swoje aspiracje i realizować swoją służbę dla społeczeństwa, że będą również patrzeli na ręce, albo może przede wszystkim patrzeli na ręce rządzącym, tak, i oceniali ich działania i że być może po pierwszym okresie pewnej, nie wiem, powściągliwości w wytykaniu błędów, a na pewno takie się zdarzą, bo ja już widzę kilka rzeczy, o których pewnie będzie można niebawem porozmawiać, że będziemy mogli wykazać te no nie wiem, złe pomysły, albo nie całkiem trafione decyzje. Jeśli mogę, to na chwilę jeszcze wrócę do Częstochowy i do sześciolatków. Jak to się wiąże, bo nie chwaląc się, skończyłem w Częstochowie Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Więc coś na temat sześciolatków mogę powiedzieć. Zwolennicy posyłania sześciolatków do szkoły próbowali zawstydzić, że jak to, polskie dzieci są mniej zdolne od dzieci w innych krajach, prawda? Ale przecież to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby nie zabierać dzieci matkom dzieci. O. Żeby nie zabierać dzieciństwa. I to jest najprostsze, bo skoro świat robi się coraz prostszy, to po co nam dłuższa szkoła? Magister pedagogiki. Świat być może nie robi się coraz prostszy, on się trochę komplikuje i nie zawsze potrafimy go właściwie rozpoznać i w porę zanalizować. Natomiast to, co pan mówi, oczywiście ta umiejętność, czy pozostawanie dziecka w domu pod opieką rodziców, pod opieką matki, która jest w stanie poświęcić im czas, stworzyć świetną rodzinę, to jest też moje doświadczenie, o czym za chwilę.
powiemy. Za chwilę mogłeś dokończyć spokojnie, bo to miało... No to, nie, to powiem tylko tyle, że dziś patrząc z perspektywy czasu na moje dzieciństwo, na dzieciństwo moich braci, jestem przekonany, że nie byłoby takiego fenomenu jak nasza rodzinna orkiestra, 14 osoba złożona z dwóch pokoleń pospieszalskich, którzy grają, muzykują i powodują szaleństwo tłumów, chociażby tak jak przedwczoraj na hali Urania w Olsztynie, gdyby nie to, że nasi rodzice mieli odwagę stworzyć liczną rodzinę i poświęcali im czas. Ponad 1000 osób było na hali? 1800 osób na hali Urania w Olsztynie podczas naszego koncertu. Standing ovation, czyli owacje na stojąco i wspólne śpiewanie kolęd za sprawą moich braci i naszych dzieci, czyli 14-osobowej orkiestry rodzinnej, która w niedzielę zagra w Palladium o godzinie 18, w najbliższą niedzielę 10 o godzinie 18 w Palladium koncert kolęd w wykonaniu jedynej chyba w Europie, a może na świecie, 14-osobowej rodziny muzyków o tym samym nazwisku, którzy grają, śpiewają na chwałę Jezusa Chrystusa. Powiedział Jan Pospieszalski, Piotr Szymanowski w studio, jest godzina 7:56. Poranek w net. Poranek w net. Jan Pospieszalski pozostał w studio. Ten koncert kolęd, jeszcze raz powiedzmy, będzie 10, za dwa dni, w niedzielę, o godzinie... O godzinie 18 w sali Palladium na ulicy Złotej. Natomiast to jest jeden z koncertów długiej trasy koncertowej. Ja chyba mi się trochę już rachuby mylą, bo nie jest chyba 17 albo 18 koncertów. Zaczęliśmy w Jarocinie 27 grudnia jeszcze w ubiegłym roku, zaraz po święta. W niedzielę. Przejechaliśmy przez prawie cały Dolny Śląsk. Byliśmy na chwilę w Szczecinie, gdzie udało nam się wypełnić dwukrotnie salę przepięknej Filharmonii Szczecińskiej. Tu muszę bardzo gorąco też podziękować wszystkim tym, którzy pomagali nam, czyli Telewizji Republika, Gazecie Polskiej Codzień, Tygodnikowi do Rzeczy i Narodowemu Centrum Kultury, bez którego ta trasa pewnie nie mogłaby odbyć się w tak bogatym zakresie i nie moglibyśmy odwiedzić tylu miast. A byliśmy w Legnicy, w Wałbrzychu, w Bogatyni, a jeszcze będziemy w Warszawie, jeszcze będziemy dzisiaj w Kielcach o godzinie 18 w Kieleckiej Katedrze, jutro w Kępnie, pojutrze w Warszawie, później dwa dni przerwy jedziemy na Białoruś do Polaków, Grodno, Mińsk, później Wilno i Troki, a na końcu podsumowanie będzie jeszcze jeden koncert w Warszawie, ale o tym mam nadzieję jeszcze się spotkamy, bo to będzie na zakończenie sezonu kolędowego, jak wiadomo kolędy się śpiewa aż do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli będzie czas, żeby się spotkać. Ja zaświadczę, kilka lat temu byłem na koncercie, pan Jan dawał koncert w Rzeszowie, w Gogowie Małopolskim u pana Zbyszka Sycza. Nie pamięta tak. Pan, to pan Jan porwał cały tłum, który... No... Ale to byłem sam, to teraz tak, proszę to sobie pomnożyć, no to razy 14. No. Razy 14, gdzie Baśka, najmłodsza maturzystka, moja córka, ja najstarszy, a w międzyczasie jeszcze Mateusz, który jest nieprawdopodobnym showmanem. On tak ogniskuje i tak angażuje uwagę widzów, jest w stanie stworzyć taką nieprawdopodobną opowieść na tych saksofonach swoich. Fantastyczny trębacz, mój brat i tubista, altowiolista i gitarzysta, człowiek, który gra na czterech instrumentach, a później z kieszeni jeszcze wyciąga flet prosty i też na nim dogrywa, śpiewając cały czas. A my pozdrawiamy Litkę i Marcina. A Litka z Marcinem. Litka gra na bębenku, Marcin szaleje na skrzypcach, najpierw gra mazurki, na przemian z Łukaszem, który gra mazurki Chopina, później gra jakieś klezmerskie kawałki. No niesamowita rzecz. Taki chwyt, nie wierzę, że potrafisz śpiewać. Potrafię śpiewać nawet o godzinie 7:58. Śpiewamy podczas tych koncertów między innymi taką kolędę, którą znają wszyscy Polacy, która porywa całą salę. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. A później nagle się to przeradza w oberka, a później przeradza się to w mazurkę. Ale pokaż, demonstruj. A to musiałbym zacząć tańczyć tutaj. Bywają na przykład dzisiaj w katedrze kieleckiej, być może biskup zezwoli nam, że Łukasz porwie Natalkę albo Basi zaczną wywijać obertasa pomiędzy
między mikrofonami, roztrącając gitary, odsłuchy, przewracając saksofony stojące, bo na naszej scenie stoi las instrumentów, ponieważ tak jak Marcin czy Karol, powiedziałem, ciągle miotają się pomiędzy, na przykład Marcin gra na skrzypcach, później na gitarze basowej, bierze kontrabas, biegnie do fortepianu, gra coś na fortepianie, wraca, dośpiewa, dogrywa jeszcze i także no tak to wygląda. Ci, którzy chcą zobaczyć to szaleństwo, powinni przyjść do Palladium w niedzielę o 18. A można? Można. Są jeszcze pewnie bilety. Są bilety i w przedsprzedaży internetowej i być może są będą w kasie. Myślę, że Aleksander Wierzejski, ale tu pewności nie mam, bo nigdy go o to nie pytałem, ale myślę, że śpiewać nie potrafi. Panie Aleksandrze, ma pan głos. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Udało się. Godzina 8:00, a za chwilę kurier.